kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny program. Będzie to wyzwanie z K-Skate, youtuberką, która też pokazuje przeróbki, rzeczy z second handów i w ogóle bardzo ma fajny kanał, który naprawdę warto zobaczyć. Możecie tam właśnie zobaczyć super rzeczy, które ona robi z materiałów z odzysku. No i świetne stylizacje w różnym stylu. Jest bardzo sympatyczną też osobą, także serdecznie Was zachęcam. Polecam Wam też jej stronkę Thrifted Customs, gdzie można zakupić sobie rzeczy uszyte właśnie z materiałów z odzysku, co jest superowe. No i właśnie zrobiłyśmy sobie takie wyzwanie, że kupiłyśmy sobie nawzajem ciuszki w second handzie i będziemy robić z tymi ciuszkami stylizację. I za chwileczkę zobaczycie, otworzę paczkę, którą dostałam od K-Skate i zobaczymy, co mi wysłała i od razu spróbuję zrobić z tymi ciuchami na bieżąco stylizację. Także ja nie wiem, co tam jest i wszyscy zaraz przekonamy się, co jest w tej paczce. Kochani, tymczasem jeszcze na początku proszę Was o subskrypcję. Proszę Was też o polubienia i wciśnijcie sobie dzwoneczek powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowościach na kanale, a będzie tych nowości w tym roku bardzo dużo. Będzie dużo, myślę, bardzo fajnych programów, także warto będzie zasubskrybować kanał. Tak jak już ostatnio mówiłam, jeszcze będzie jedno wyzwanie i to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Będzie program Tydzień moich luksusowych stylizacji a la milionerka. No i będzie dużo innych rzeczy. Niedługo będzie program też z nową kolekcją Chanel, oczywiście w stylu Chanel, z Lumpeksu i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie zapraszam. Tymczasem zabieramy się już za otwieranie tej paczki. Moi drodzy, już patrzę, gdzie to się otwiera. Paczka jest zaklejona. Troszkę sobie przyspieszymy, bo nie będziecie oglądać, jak tak pomału tą paczkę sobie otwieram. No i tadam! Jest! Położę ją sobie tu na boku i będę wyjmować po kolei rzeczy. Pierwsza rzecz. Wow! Spodnie letnie, ale superowe. Szerokie spodnie w takim kolorze beżowym w paseczki. No bardzo modny kolor i w ogóle fajne spodnie, powiem Wam. Rozmiar 10, więc powinny być na mnie dobre. Wyglądają bardzo obiecująco, powiem Wam. No i ja lubię takie spodnie. Fajna rzecz. Zaraz będziemy oglądać konkrety. Jeszcze sobie zobaczę, co tutaj jest w składzie. Myślę, że te spodnie są albo z wiskozy, albo sztuczne, ale są bardzo przewiewne, bardzo takie... Nie wiem, gdzie tu metkę mogę znaleźć. O, jest. Tak, to jest poliester, natomiast są naprawdę takie dosyć cieniutkie i powiewne, więc powinny być naprawdę spoko w noszeniu. Kolejna rzecz. O, tu jest coś z fajnego materiału i to chyba będzie len. Całkiem fajna bluzka, zobaczcie. Niebieska, jasna niebieska z lnu. Powiem Wam, że naprawdę super ta bluzka. 100% len, rzeczywiście. Wow, ekstra. Wygląda super, firma Joy. I chyba będzie też dobry rozmiar na mnie, więc podejrzewam, że będzie mi fajnie pasowało do moich rzeczy. Już mam pomysł na tą stylówkę, zaraz ją zobaczycie. O, wow. No i ekstra, i żakiet, marynarka, niebieska, super, wiskoza z poliestrem, ale duży procent wiskozy, 3/4 wiskozy. No, wygląda trochę jak taka marynarka lekko vintage'owa, albo nawet całkiem vintage'owa. Super, rozmiar 38, więc powinien być dobry, będzie taki lekko oversize'owy i wiecie co, ma superowe guziki, zobaczcie. Przesuper te guziki z takiej masy perłowej, naturalnej. Bardzo mi się podobają. No i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy uda mi się superowo wystylizować. Może nawet niektóre zestawię ze sobą nawzajem. Ale postaram się zrobić jak najwięcej stylówek, żebyście mogli zobaczyć opcje tych, jak to wygląda wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić z tym fajne stylówy. Zaraz zobaczymy się właśnie w pierwszej stylówce. No i tak, kochani, pierwsza rzecz. Postanowiłam pierwsze pokazać Wam tą bluzkę z lnu. Jest super materiał, naprawdę świetny kolor, taki jasno-błękitny, bardzo mi się podoba. W ogóle jest bardzo fajnej jakości, taki gruby len, ma bardzo ładne guziczki. Niestety jest na mnie troszkę ta bluzka za duża, to jest 38, takie chyba typowe na duży biust, bo zobaczcie, ja tutaj mam luz. No oczywiście nie będę teraz tego na bieżąco przerabiać, ale sobie to później po prostu tutaj zwężę tylko pod pachami, przejadę ją sobie tak wzdłuż, że będę mogła też tą bluzkę nosić po prostu normalnie tak zapiętą w dół, bo naprawdę jest fajna i będę ją nosić na pewno, dzięki Kate.
Kasiu. No i tylko po prostu tutaj na maszynie to jest naprawdę dwa ruchy, żeby zwęzić taką bluzkę, chwycę sobie ją tutaj i po całości po prostu pójdzie tutaj wzdłuż zwężona. No a tymczasem związałam sobie ją, bo jak jest taka związana, to nawet nie przeszkadza, że ona jest taka luźna, bo po prostu to wiązanie powoduje, że się nam ściska w talii i będzie fajnie wyglądać. No i postanowiłam ją zestawić nie z błękitem, tylko właśnie z takim beżem, bo wydaje mi się, że taki blady błękit do beżu wygląda superowo. No i właśnie do takiej kopertowej spódniczki a la zamsz. Ona jest taka fajna mini, to jest spódniczka firmy Next, więc też dosyć fajna firma i podoba mi się to połączenie. Tutaj taka prosta, troszkę z tego siermiężnego lnu, ale taka jakościowa bluzeczka, no i taka urocza, bardzo letnia, nawet powiedziałabym może troszeczkę młodzieżowa spódnica, ale świetna na lato, w ogóle się nie mnie. Można ją wziąć do bagażu i po prostu jak wyjmiesz, tak nosisz, także super na wakacje. No i kochani, a len, jak wiadomo, w ogóle nie przeszkadza, że jest pomięty, bo len to jest taki materiał, który jest nawet, słuchajcie, w protokołach dyplomatycznych w różnych krajach, w ambasadach, w takich oficjalnych już wydarzeniach dopuszczony. I nawet jeżeli jest pomięty ten len, nawet jeżeli to jest jakiś garnitur lniany, to akurat w przypadku tego materiału to nie jest żadne faux pas, wręcz powiedziałabym, że on pomięty wygląda nawet trochę lepiej niż taki wyprasowany na stół. Bo to jest po prostu jego właściwość i on wygląda wtedy naturalnie i nie przeszkadza w ogóle to zmięcie. Więc ja jestem mega zadowolona z tej bluzki i z tego, jak wygląda. No i tutaj ta bluzeczka z torbą, taką też niebieską z balerinkami, bo ja bardzo lubię takie cieliste balerinki do tej spódnicy, bo to fajnie przedłuża nogi. Balerinki są płaskie, więc można biegać, zwiedzać, a po prostu jakby długość nogi jest dłuższa, trochę tak jakby efekt obcasa, którego nie ma. No i z torebką, tutaj zobaczcie, jak się właśnie przechadzam z tą torebeczką. Zaraz jeszcze zobaczycie sobie dodatkowo tą stylówkę z tym żakietem, który będzie następny, bo zrobiłam z nim aż dwie stylówki, żebyście sobie zobaczyli, że taki żakiet też może fajnie do różnych rzeczy wyglądać. No więc zaraz kolejna wersja jakby tego dodatkowo właśnie z żakietem. No i moi drodzy, mam na sobie już ten żakiet. Naprawdę jest bardzo fajny i czuć, że wiskoza, że to jest takie przyjemne w dotyku. Dosyć przewiewne, chociaż podszewka chyba też jest z wiskozy, ale jest już taka trochę mniej przewiewna, więc na taki upał może za ciepła jest ta marynarka. Ale myślę, że spoko wygląda. Ja sobie podwinęłam rękawy, bo jednak w takiej dużej, oversize'owej marynarce wygląda to lżej, jak te rękawy sobie tak podwiniemy. No i do tej nawet niebieskiej bluzki z lnu spoko to też moim zdaniem wygląda. Ona jest taka prawie jak płaszczyk, ta marynarka do tego, ma dosyć szerokie te rękawy, ale powiem Wam, że w takim stylu mi to nie przeszkadza, że to wygląda nawet tak fajnie, właśnie takie lata 80. 80s, no i super kolor, naprawdę, bardzo, bardzo fajny, przyjemny taki odcień błękitu, także myślę, że to jest bardzo trafiona rzecz. I ostatnio już opolowałam żółtą taką dużą marynarę, teraz bym miała jeszcze niebieską, super. Fajnie trafiony ciuch, myślę. I fajnej jakości, naprawdę. No i te guziki mnie zachwycają, naprawdę. I zaraz zobaczycie jeszcze drugą stylóweczkę. No i kochani, druga stylóweczka z marynarą. Tym razem takie luzackie spodnie, ala jeansowe, z cieniutkiego materiału. Czyli taka stylówka troszkę na chłodniejszy dzień. Krótka bluzka biała, bo stwierdziłam, że tutaj fajnie będzie wyglądać właśnie biel do tego. Tylko błękit, biel i takie opalizujące białe sandały. Oczywiście sneakery też by fajnie wyglądały. Myślę, że nawet bardzo fajnie by do tego wyglądały właśnie białe typu Adidasy. Ale jest bardzo gorąco dzisiaj, więc nie wbijam się w kryte buty, bo w tych jest mi w sam raz. Myślę, że pasują też stylowo do tego. Ogólnie jestem naprawdę bardzo zadowolona też z tej stylówki i w ogóle z tej marynarki. Ciekawa jestem, jak Wam się podoba. Niebieska torba, stwierdziłam, że już idę w taki monokolorystyczny bardziej.
No i tak, kochani, spodnie teraz. No i powiem wam, że spodnie są rozmiarowo są dobre, natomiast są trochę za krótkie na mnie. I zastanawiam się, czy nie zrobić sobie z nich krótkich spodenek, bo po prostu no, czuję, że są trochę za krótkie. A jednak takie spodnie no, będę nosić właśnie pewnie do takich sandałów, bo one są w takiej kolorystyce safari. Są takie neutralne, mają fajny kolor. No i fajnie by było właśnie mieć już taką fajną stylówkę. No ale tymczasem zobaczcie, krój jest nawet spoko i wydaje mi się, że na przykład do tego żakietu nawet od Armaniego będzie wyglądało elegancko. Gdyby one były trochę dłuższe, to bym je na pewno zostawiła długie. Natomiast powiem wam, że jednak ten materiał jest dosyć taki. Są luźne, ale mimo wszystko on jest ciepły. Przez to, że to jest sztuczny materiał, już trochę się spłaciłam w nim i chyba krótkie spodenki będą z tego fajniejsze i być może, że właśnie ciachnę je i wam pokażę w stylówce już jako spodenki, bo mi się bardzo podoba ich kolor. I w ogóle szukałam spodenek do tego żakietu, krótkich właśnie, takich bardziej w stylu miejskim i myślę, że właśnie może te spodenki byłyby fajne do ucięcia ich i zrobienia nawet im taki mały zakład tutaj w stylu safari. Piszcie, co sądzicie, czy fajnie to będzie wyglądało jako krótkie spodenki, bo właśnie chciałam takie trochę luźniejsze, żeby to nie były takie krótkie, obcisłe spodenki, tylko takie bardziej stylowe właśnie safari. No i dlatego myślę, czy nie zrobić takiego czegoś. No i do mojego Vuittona jak najbardziej pasuje fajnie, bo jest w kolorystyce. Piszcie, co sądzicie. Pokażę wam jeszcze tutaj samą koszulkę, przepraszam, troszkę wymięta, nie zauważyłam wcześniej. No i właśnie coś takiego do takiej prostej koszulki bez żakietu będzie też fajnie wyglądać i myślę, że nawet może jeszcze bardziej będą mi się podobać jako właśnie takie szersze, krótkie spodenki niż jako takie długie spodnie. Generalnie bardzo, bardzo udane zakupy, kochani. Uważam, że super, fajny wybór zrobiła Kate. Dzięki Kasiu i wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy będą wykorzystane w sposób jak najbardziej właściwy. Tak jak mówię, no spodenki prawdopodobnie ciachnę po prostu i pokażę, jak to wygląda po przeróbce. Reszta rzeczy ekstra, bluzeczka będzie ciut do zwężenia, ale w ogóle super materiał, więc jestem bardzo zadowolona, bo szukałam takiej niebieskiej właśnie bluzeczki do błękitnych, do jasnych rzeczy, także w ogóle ekstra. Ciekawa jestem bardzo, jak się wam podobają te stylówki, jak się wam podobało całe to wyzwanie, piszcie koniecznie. No i zajrzyjcie koniecznie na wyzwanie Kate, zobaczyć rzeczy, które ja kupiłam dla niej i jak ona sobie z niej poradziła, czy pasowały, czy są ok i jakie stylówki wymyśliła. Serdecznie was zapraszam, już będzie oczywiście podany ekran do jej filmiku na końcu. Do zobaczenia, kochani, już zapraszam was niedługo na haul lumpeksowy i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam też.